Panie prezesie, Grupa Azoty, Zakłady Chemiczne Police tworzy dodatkowe miejsca pracy, jak widać. Nawiązał pan do tej fali hejtu, która pojawiła się w internecie o tym, że Grupa Azoty ma różnego rodzaju problemy. Dzisiejsza inwestycja temu całkowicie zaprzecza. Problemów nie mamy. Grupa Azoty w ostatnich miesiącach rozwija się bardzo dynamicznie i to, co podkreślamy, że jest ważne dla grupy, konsekwentnie realizujemy i będziemy realizować. Tym głównym wyzwaniem jest doprowadzenie do pełnej integracji całej grupy pod kątem właśnie procesowym, pod kątem określonych funkcji, w taki sposób, aby było to korzystne dla poszczególnych spółek w grupie, jak również dla całej grupy. I w wielu obszarach te działania są bardzo intensywnie prowadzone. Spotykają się one ze zrozumieniem we wszystkich spółkach i to jest nasz wspólny cel. Będziemy realizowali, jak również tym celem dla całej grupy i dla Polic jest poprawa warunków pracy, dostosowywanie się do otoczenia rynkowego, spełnianie oczekiwań naszych klientów, bo dla klientów my faktycznie istniejemy i ta świadomość musi być świadomością powszechną. To też, panie prezesie, taki sygnał chyba dla regionu, że Grupa Azoty będzie się cały czas rozwijać i zatrudnienie będą mogły znaleźć tutaj kolejne osoby z naszego regionu. Tak, co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Pojawiają się zarzuty, że police mogą być, czy są preferowane z racji moich funkcji. Tak nie jest, staramy się dbać o interesy wszystkich firm. Natomiast rola polic będzie w najbliższych latach szczególna dla całej Grupy Azoty, jak również dla regionu, ponieważ tutaj będzie realizowana największa inwestycja w polskim przemyśle o wielkim znaczeniu dla rozwoju całego polskiego przemysłu chemicznego, czyli produkcja i instalacja PDH. Ten proces trwa, realizujemy i na pewno się nie zatrzymamy, również szereg działań inwestycyjnych, które przeprowadzamy na wielką skalę, zmierzają do tego, po pierwsze, żeby poprawiać warunki pracy, żeby ta praca była bezpieczna dla Grupy Azoty, jak również dla otoczenia, w którym funkcjonujemy i żeby stabilność finansowa była jak największa, mimo różnych okresów koniunkturalnych.